smakkujaw.pl Domowe bułeczki żytniopszenne. Upieczemy dzisiaj pyszne bułeczki żytniopszenne. Będziemy potrzebowali 300 g mąki żytniej, 200 g mąki pszennej, łyżkę oleju kujawskiego, łyżkę soli, łyżeczkę cukru, 250 ml ciepłej wody, a także drożdże. My użyjemy tych z Wierzchosławic. One są produkowane przez Cykorię SA. Mamy już odmierzone porcje mąki, a zatem przesypujemy do makutry mąkę żytnią, mąkę pszenną razową. Przemieszamy, dodajemy drożdże, dodajemy łyżkę soli. Można dodać mniej, ale my lubimy po prostu, jak bułeczki mają konkretny smak. I wsypujemy łyżeczkę cukru. Wszystkie składniki suche przemieszamy i za moment dodamy 250 ml ciepłej wody i łyżkę oleju. Wszystkie składniki przemieszamy i zaczniemy wyrabiać ciasto metodą tradycyjną. Będziemy ugniatać na elastyczną masę. Zaczynamy wyrabiać nasze ciasto. Na razie robimy to w makutrze, a za moment przeniesiemy się z ciastem na stolnicę. Będzie nam po prostu wygodniej. Ciasto mamy już wstępnie wyrobione i przenosimy się na stolnicę i będziemy tak około 10 minut wyrabiać, żeby ciasto było elastyczne. Po tym czasie uformujemy z niego kulę i odłożymy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Oczywiście przykryjemy ściereczką i zostawimy nasze ciasto na 40 minut. Wyrabiamy nasze ciasto. Tutaj musimy zużyć nieco energii, ale zobaczycie, że trud ten na pewno się opłaca. Jak wyjemy z pieca ciepłą bułeczkę, jej smak będzie naprawdę wyborny, będzie chrupiąca. Ja lubię wyrabiać ciasto rękoma, można oczywiście zrobić to w mikserze, ale zawsze z przyjemnością się zje taką bułkę, którą się włożyło nieco pracy i nieco energii. Jak wszyscy wiemy, bez pracy nie ma kołaczy. Nie minęło 10 minut, a my mamy już ładnie wyrobione ciasto. Formujemy teraz z niego kulę. O, przekładamy do miseczki. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 40 minut. Zaglądamy do naszego ciasta. Minęło już 40 minut. Ciasto już nam nieco zwiększyło swoją objętość. Teraz uformujemy bułeczki. My dzisiaj zrobimy takie mini bagietki, ponieważ wykorzystamy je do kanapek koktajlowych. Odcinamy kolejną część ciasta i przygotowujemy następną bułeczkę. O. Pamiętajmy, że ona jeszcze troszeczkę nam wyrośnie. Zresztą robimy według własnych upodobań. Na wysmarowaną blachę olejem wykładamy resztę naszych bułeczek. Pamiętajmy, żeby zachować odpowiedni odstęp, bo przecież jeszcze bułki będą nam wyrastały 25 minut w ciepłym miejscu i dopiero po tym czasie włożymy je do piekarnika i będziemy piec około 20-25 minut. Mamy wyłożone już wszystkie bułeczki. Teraz przykrywamy je ściereczką. Ja pamiętam, jak to robiła moja babcia, więc robię to tak samo i odstawiam w ciepłe miejsce, tak jak powiedziałam, 25 minut. Zaglądamy do bułeczek. Pięknie nam wyrosły, a zatem możemy już wstawić do piekarnika. Nastawiamy
Piekarnik na 200 stopni, włączamy górną i dolną grzałkę i na około 25 minut wstawiamy bułeczki, z tym, że po 10 minutach wyłączamy górną grzałkę i zostawiamy tylko dolną. Piekarnik mamy nagrzany do odpowiedniej temperatury. Wstawiamy bułki na środkową półkę i pieczemy 20-25 minut. Minęło 25 minut. Zaglądamy do bułeczek. O, są już pięknie upieczone, cudownie pachną. Teraz przesmarujemy je tylko pędzlem umaczanym w zimnej wodzie i zostawimy do odparowania i wystygnięcia. I kolejną. Bułeczki już nam przestygły, pięknie wyrosły. Sprawdzimy, jakie są w środku. Przekroimy. O, wyglądają naprawdę pięknie, apetycznie, cudownie pachną. Życzymy smacznego.